Dzień dobry, ja nazywam się Dark Archon, a przed nami od 60 do 90 minut streamu z GTA Vice City Stories. Długość streamu będzie zależała od naszej tolerancji na bullshit, który gra ta będzie chciała nam sprzedać. Jeśli będziemy się świetnie bawić, wow, daje po uszach, nieźle. Jeśli będziemy się dobrze bawić, będziemy śmigać dłużej, jeżeli nie, to pójdę spać jak człowiek. Może nawet wstanę o normalnej porze. To by było fajne. Ojej, nie wiem, czy te pani mi się podobają. Nie wiem, czy to w ogóle pani. Miejmy nadzieję, że nie. To na pewno nie jest pani. To chyba jest pani. Dość tego. Przejdźmy do intra. GTA Vice City Stories na PSP. Cześć wszystkim! Widzę, że się ze mną licznie witacie. Hejka. Ja z wami również witam się. Piękna muzyka na intro. I wanna know what love is. Macham ci, widzisz? O, donator słodki, ja też ci macham. No to jesteśmy my. Jesteśmy CJ-em znowu. Yo! Ronald, nie wiesz, czym ci domator macha. I zostańmy przy tym, że nie chcę wiedzieć. Jest to temat i wątek, którego nie musimy rozwijać. Okej, Jerry, huh? Now, Vic, tell me, why did you sign up, huh? To nie CJ, to Victor Vance, brat Lance'a. Przecież widzę, że CJ. Wygląda jak CJ. Poznaję po kolorze skóry, że to CJ przecież. CJ-a to on ma to, że jest czarny. Ej, ale dlaczego od razu tak rasistowsko trzeba do tego podchodzić? Że czarny to od razu CJ. W San Andreas było dużo CJ-ów. Czemu jestem w stanie policzyć piksele? Bo to Photoshopka. No i napisy będziemy musieli włączyć, tak, to prawda. No ale najpierw musimy wbić do opcji. A żeby wbić do opcji, musimy chyba najpierw przejść intro. O, CJ z San Andreas. Idealny nick. Tylko, że dzisiaj mamy CJ'a z Vice City. Dzisiaj nie mam witaminek. Witaminki mi się skończyły. Korzystałem z tych takich rozpuszczalnych w tabletkach. Dzisiaj mam takie coś. Jakiś zielony płyn. Kupiłem to, bo było tanie i nie wiem nawet, czy dobre. Caprio zielone jabłko. Przeciętniak taki, ale da się pić. Dobra. Będzie pierwsza misja. Wow, jakość audio nagle spadło natychmiastowo. What's this? It's a pager. Welcome to the 80s, Vic. Wyciąg z Grema. Na szczęście nie, dobra. Miałem włączyć napisy. Mam też dobre wieści w sprawie GTA 4. Miałem okazję potestować wersję PC i z przyjemnością stwierdzam, że wygląda na to, że uda nam się faktycznie zestreamować GTA 4 bezproblemowo z komputera. Nie będziemy musieli streamować z konsoli. I to na możliwie maksymalnych detalach.
Więc fajnie w skrócie. Ułatwi mi to pracę, grafika będzie ładniejsza, wszyscy chyba będą w ten sposób zadowoleni. Da się nawet grać kontrolerem do Xboxa, co mnie podwójnie zadowala. Tak, zrzucę tym motorem. Więc wiem, że jest to coś, o co pytaliście dość licznie. Platformę dla GTA 4. Miałem duże problemy za to z Games for Windows Live. Najpierw się nie chciało uruchamiać, potem cały czas pytało o aktualizację, potem się wieszało. Więc strasznie był to frustrujący proces. Ale udało mi się to chyba wszystko przygotować. Gdzieś tam miałem jechać, co? I don't know if I can again. Kontroler od Xboxa nie sprawdza się w GTA. Nawet na klawiaturze jest dużo wygodniej. Wiecie co, ja przeszedłem praktycznie całe GTA 4 na kontrolerze, więc jestem do tego przyzwyczajony bardziej niż do klawiatury. Come with me, soldier. I've got something for your boss. Man, life's been good to you. Hey babies, no proszę. Już mi się podoba. Fajny faliczny statek z tym żaglem zwiniętym. Pamiętaj, jest polszczenie do GTA 4. A jest jakieś, które można wgrać do wersji Steamowej i będzie działać? Jak bardzo chcecie, mogę wgrać. Dobra, pierwsza lekcja to lekcja pływania. Widzę, że to jest taki bardzo leniwy interfejs, recyklowany całkowicie z Liberty City Stories. W wersji PC-towej Liberty City Vice City interfejs był ładnie przerobiony, a tutaj mamy identyczny interfejs, tylko czerwony kolor w pasku zdrowia został przerobiony na różowy. Nie ma tych takich ładnych, gradientowych ikonek. Jest bardzo niefajne. Martinez. Hide the stuff in your barracks, man. Dobrze. Jak żaglowiec wybuchł? To jest dobre pytanie. W zasadzie nie zastanawiałem się nad tym. Dobra, jak zwykle. W stronę, w którą biegnę, nigdy nie jadę auta. Ups, przynajmniej znaczy ze strony. No nie. O, to jest fajne autko. Dzień dobry. Pożyczam. Chwila. A, ja miałem tylko tutaj dojechać. A to nie fajnie. Grafika ładniejsza niż Liberty City Stories? No przede wszystkim jest bardziej kolorowa, więc to też dużo robi. Dużą różnicę. Szczególnie w sytuacji, gdy trzeba czymś grać. Wiecie, no, poligonów tutaj dużo nie ma, rozdzielczość tekstów też jest przeciętna, więc chociaż kolorki coś robią. Mamy dyskieteczkę tutaj do zapisywania, hehe, śmieszne. I to jeszcze nie taką 3,5, tylko taką 5,25. Z prastarych czasów, yes, 50 dolców. Od razu zapiszę na wszelki wypadek, z moim szczęściem pewnie zaraz wszystko zawieszę. Fajnie, że mamy spluwę od samego początku w tej grze. Jest fajna, fajna zmiana. Ta część przez grafikę nie ma klimatu. Już hejtujcie. O, jak to nie ma? Patrzcie na to takie pomarańczowo-czerwone niebo. Jakie to jest śliczne jak na tamte czasy. W ogóle jest śliczne. Stylistyka GTA zawsze była ładna. I zaczynam się troszeczkę... Wow, czołg nawet mamy na początku. No przecież to jest mistrzostwo świata. Zaczynam się powolutku jarać tą czwórką, bo nie grałem w nią praktycznie od premiery. Włączyłem ją na PC-cie. Poleciała ta zarąbista muzyka z intra. Ta taka... ja wiem jak to nazwać, taka półsymfoniczna. No, no worries.
Czuć, że jest to droga produkcja, zdecydowanie. Jeżeli piątka ma być jeszcze 100 razy droższa od czwórki, to już rozpieprzony mam mózg. I'm your superior officer, and you told me you needed the money. I do need the money. Szybkie streszczenie fabuły. Jesteśmy panem w wojsku i pan nasz przełożony chce nam pomóc zarobić szybką forsę w nielegalny sposób, bo nam jest forsa potrzebna. Tyle. Głębszej fabuły na razie w tym momencie jeszcze nie ma. No, Vice City Stories chyba jest takim najbardziej sandboxowym tytułem, a jak z tego co... Jak ja to widzę, od początku mamy spluwę, tutaj sobie stoją czołgi, możemy w zasadzie... No, gra omija ten niepotrzebny bullshit, już w pierwszej misji pływamy i mamy spluwę w dłoni. W porównaniu do Liberty City na przykład z GTA 3, czy nawet z Liberty City Stories, gdzie ten taki pseudo-tutorial trwa pierwsze pół godziny, różnica jest gigantyczna. Ten pan wąchał proszek do prania, nie rozumiem tego, po co? W czołgu nie wsiądę, Oj, panowie mnie nie lubią. Ups. Z parę misji stracisz wszystko, więc się nie ciesz. Ej, widzieliście tę sztuczkę? To było zamierzone. Dlaczego nie było San Andreas Stories? To jest dobre pytanie i sam się właśnie nad tym dzisiaj zastanawiałem. Myślę, że to była jakaś kombinacja faktu, że PSP odchodziło do lamusa powoli, rozmiaru GTA San Andreas i mapy oraz tego, że sprzedaż wersji na PSP okazała się na tyle przeciętna, że Rockstar zmuszony było przeportować tego ekskluzywa na PlayStation 2 wreszcie. Chociaż początkowo zarzekali się, że tego nie zrobią. Fajnie by było, jakby zrobili San Andreas Stories na Vita. Nie wiem, gdzie mam jechać. Zjadę tu, zaryzykuję. Aha, nie proszę, jak to cukier puder. Nie, wszystko jasne. Tak się pewnie szybciej je. Tak jak z cynamonem, jakby go chciał połknąć przez usta, to całej łyżeczki na raz nie połknie, ale pewnie nosem by wciągnął. Cały. Czy do pogrania jest lepsza na PSP czy na DS-a? Wiesz co, to zależy czegoś oczekuję, że DS-owa wersja jest zdecydowanie bardziej przyjazna użytkownikom mobilnym do pogrania, ale wersje na PSP są dużo bardziej wierne trójwymiarowym wydaniom gier. Prawda, która edycja jest lepsza, jest pośrodku. Zależy od tego, czego się oczekuje po grze. Los Santos Stories na Vita. Grałbym. You must be Vic. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said you'd have some money for me. Sure, sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me. But I'll take you to it. Mhm. Panie amerykański chopper, coś panu nie wierzy. Pan nie chce wyruchać na kasę, co? GTA 5 na Vita? Byłbym w stanie uwierzyć, że coś takiego mogliby wykombinować. Jeżeli potrafili gry z PlayStation 2 pokroju GTA 3 właśnie przenieść na PSP, widziałem różne cuda, które się udało zrobić z Vitą. Myślę, że GTA 4 na przykład można by z drobnymi uproszczeniami przenieść w miarę wygodnie na Vitę.
Myślę, że by się dało. No jak już wyjdzie PlayStation 4 i wszystkie gry będzie się dało streamować na Vita z czwórki i tak, to problem zniknie, zakładając, że Rockstar kiedyś wypuści jakieś GTA na Play'a 4. Albo jakieś PlayStation 3 Classics czy coś takiego, to by było fajne. GTA 5 Stories. Grałbym. Kurde. Robicie mi smaka na fajne gry, które nie istnieją. Dobra, jakie mamy spluwy? Mamy pistolet. Wow! Ups! Strzeliłem w policjanta. Niefajnie. Panie policjanci. Proszę mnie nie bić. Właśnie, don't be a dick, panie policjant. O, zaklinowałem się. To nie pomaga. Dobra, jedź. Ej, niefajnie. Znowu spieprzyłem z tymi policjantami, jak ostatnim razem. Jestem trzeci koleś. Ej, nie pomogę już. Sorry, ale muszę rozjechać. A miało być tak pięknie. Ej, bez takich. Dobra. Przydałoby się wyleczyć. Czym się różnią stories od innych GTA poza fabułą? W zasadzie niczym, bo mapy są prawie identyczne. Między wydarzeniami w stories a wersjami, powiem tymi pełnoprawnymi, jest parę lat różnicy, więc na przykład jest to odwzorowane na mapie, pewne budynki nie istnieją, pewne są dopiero w trakcie konstrukcji. Ale oprócz tego, to jest naprawdę bardzo solidne, że się tak wyrażę, port silnika, więc sam gameplay się wiele nie różni. To jest moim zdaniem zaskakujące. No, teraz troszkę mniej, gdy na przykład już wyszły na przykład GTA 3 i Vice City pojawiło się już na telefonach komórkowych, więc w dzisiejszych czasach już takiego wrażenia nie robi. Ale wiecie, kiedyś to było co innego, V-Rock miałem puścić. Jest V-Rock. Hey kids, Saturday morning, skip the cartoons and head to some real life Saturday safety fun. Musimy gdzieś tutaj przycisnąć między chałupkami. Ej, zbroja. Ja bym sobie to wziął chętnie. Co z budynkiem od mini-helikoptera? Jeśli się nie mylę, Vice City Stories odbywa się wcześniej. Przed wydarzeniami z Vice Cities. Więc tego budynku, jak nie było go w Vice City, to na pewno nie będzie go tutaj gotowego tym bardziej. Czy mam przerobioną Vitę? Z tego co rozumiem, w tym momencie nie da się jeszcze przerobić Vity. Nawet jakby się dało, to mnie takie zabawy nie interesują. Ups, chyba nie zajechałem tam, gdzie miałem. Yeah, it's great knowing everyone's armed to the teeth. Exactly. I've got a six shooter on each hip and a 12-shooter between my legs. God, I love my country right now. Football, beer, freedom. Jeden z użytkowników potwierdza, że wszystkie części stories odbywają się przed wersjami w cudzysłowie pełnoprawnymi, więc macie tutaj wersję kogoś bardziej obeznanego z tematem. Ja nie daj Boże, ja nie staram się tutaj być autorytetem w temacie GTA. Chciałbym się jeszcze wiele dokształcić. Kurde, gdzie tutaj się przyjeżdża? Czekaj, strony lotniska. Jest fajny motorek, chyba się przesiądę. A nie, to rowerek, to może jednak nie. Tak, dodanie micro USB, możliwość chłopania obrazu. No tak, pod tym względem tak. Moja Vita ma modyfikację pozwalającą na przechwytywanie obrazu. Tędy, nie tędy. Ja jadę tędy.
Ej, Holy Diver. Ale nas YouTube znowu będzie blokował za audio. Ups. Świętej pamięci Dio. Będą kody, na pewno. Ej, ciekawe czy w piątce będą rowery. Widział ktoś gdzieś w trailerze GTA 5 jakiś rower? Hmm, z tej strony. Nie wytrzymałem i zobaczyłem wyciekniętą mapkę z GTA 5 i jestem pod wrażeniem skali, bez spoilerów. O, tak, są rowery w piątce podobno. Super! Nie mogę się doczekać. A jest zaawansowana fizyka i inteligencja ryb, jak w tym? Jak w... Call of Duty, wiecie co? Podjadę do save pointu, przyda nam się troszkę wyleczyć. Dużo, ale większość to wieś i lasy, no dokładnie tak samo jak w San Andreas. Co myślisz o GTA Online? Czy to według ciebie dobry pomysł, czy to już było? No, szczerze powiedziawszy, nie różni się to dużo na po trailerze od trybu online w GTA 4. Tam też były huczne zapowiedzi, a mało kto w to potem grał. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. O, tutaj się nie leczy, jak się sejwuje? To nie fajnie. Cię chciałem wyleczyć. Jakieś tu mam wyleczyć. Hmm. Hmm. Co się stało, że napisałem Polish w tytule streama? Wiele osób z zagranicy przychodziło, a potem było zawiedzione, że stream nie jest po angielsku. Tak jest szpital, tak? A się przejedziemy. Pewnie w dniu premiery GTA Online padną serwery, wszystko od natłoku ludzi. Myślę, że chyba nie będzie aż tak tragicznie, chociażby dlatego, że samo GTA Online ma mieć premierę później niż gra. Z tej strony jest ten szpital, tutaj? Jakiś duży budynek. Pewnie nie. GTA 5 będzie około 15 raz psów. Wow! Czy GTA pod Steam ma możliwość grania przez neta? Zakładam, że tak. Wersje konsolowe taką opcję miały. Dlaczego nie miałyby mieć wersje pecetowe? Przynajmniej te oryginalne. Ja styczności z wersją pecetową GTA 4 nie miałem dużo, bo ja przechodziłem czwórkę jeszcze za czasów, jak na pecetach jej nie było. Ja jestem szpital niby, same tutaj są jakieś inne lokacje. Jak chodzisz save to w lewo, ups. O, i policja się na mnie złości. No nic, to trzeba nie zawrócić. Co się stało z System Error? Co się miało stać z System Error? Coś się stało? Który protagonista najbardziej mi przypadł do gustu? Odpowiedź brzmi nie wiem, bo unikam wszelkich spoilerów fabularnych, więc nic nie wiem o głównych bohaterach. Jest mi z tym bardzo dobrze w tym momencie. Hmm. Jestem całkowicie zagubiony tutaj w tej lokacji. Czy Vice City Stories na PS2 ma taką grafikę jak Vice City na PS2? Zakładam, że tak. Wow. A co tu jest fajnego? Z tego twojego brata, Grema. Nie chciałbym mieć takiego brata. Cały czas by mnie lał pewnie.
Gdzie co? Czekajcie chwilę. Map. Safe house, bomb shop. Player position. Co wiem, że tutaj nie ma szpitala na mapie zaznaczonego. A to mam to w nosie, wracam robić kolejną misję. Ups, znowu chyba się rozjechałem. Ej, fajna bryka, chcę taką. Dzień dobry. Okej. Ulubionego bohatera w GTA w ogóle? W zasadzie nie, nigdy nie rozpatrywałem GTA pod względem postaci. Dla mnie to zawsze była taka wielka piaskownica. Jakoś tak się nie przywiązywałem do głównych bohaterów. Szczególnie, że w pierwszych dwóch częściach byli strasznie bezimienni, w trójce się w ogóle nie odzywali. Aż do czasów Nika to byli tacy jak gdzieś bardzo bezpłciowi. Więc ciężko mi się z którymkolwiek utożsamiać. Bum, 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 bum. Ups. Ups. Celnie. Ja chcę już GTA 5, ja też. Nawet nie wytrzymałem i kupiłem sobie Strategy Guide, czyli przewodnik do gry. Zazwyczaj takich rzeczy nie robię, ale pomyślałem, a czemu nie? Jedna z tych gier, która jest duża, pewnie się wiele sekretów w niej kryje. To jak mi się zacznie nudzić, to zacznę sobie ją przechodzić z poradnikiem. W bazie masz szpital i serduszko koło niego. Tak pojeździłem trochę i go nie widziałem. A teraz sobie wyjadę i znajdę. Rock and roll! Oh, would you fucking relax, my friend? Look, I'm not some idiot that you can just... I never called you an idiot. Oh, shh, look at that. Ooh, now she got a big... Nie, serio, ja tak grę napisałem, w zasadzie nie czytałem potem forum. That candy sucks! Czy ta wersja Vice City jest powiązana fabularnie z normalną wersją? Występują postaci powiązane. Opowiada o wydarzeniach przed Vice City, więc... I występują w niej te same postacie, więc jakby nie było, jakaś tam ciągłość jest. Ale ani jedna część, ani druga część nie jest wymagana do tego, żeby się cieszyć którąkolwiek. Sure, I'll go get that from your quarters. You go get married for me, okay? She's over at Vice Port. Oh, and go see Phil again. He said something about a gift for you. Huh? I don't trust you, Martinez. Hey, that is not an appropriate way to speak to a superior officer. Now get on with it, come on. The reefer is under my bed. Oh, genius. Great hiding place. What are you, 15? Huh, hurry up. Oh, hey, and tell Mary I love her. Fucking idiot. Oh. Dobra, to teraz tak, miałem gdzieś tu znaleźć szpital w bazie, budynek z serduszkiem. Serduszko, serduszko, serduszko. Serduszko. Serduszko? Nie? Tam stoi serduszko. Jej, jest serduszko. Dzięki za radę. Dobra, wbijamy. Thank you.
Spróbuj Holy Diver leci. Dobra. Nie wiem, co mamy nawet zrobić w tej misji, bo się zająłem czytaniem was po raz kolejny. Dzisiejszy live jak zwykle potrwa między 60 a 90 minutami. To nie było zbyt cenne. Ups, przepraszam pana. Więcej pana nie rozjadę, przysięgam. Nie wiem, czy mam na tej stronie mapy zostać, czy nie. Tak mam, dobra. To jest najbardziej frustrujące w mapach przedzielonych mostem, że człowiek nigdy nie wie, czy trzeba zostać, czy trzeba jechać. Tylko jedna piosenka jest tu chyba. GTA Online ma być niby 500 misji. Pożyjemy, zobaczymy. Mówi, że muszę mu przywieźć w ramach tej misji dziwkę lub kobietę. No okej, któreś się znajdzie. Wow. Pomóż biednemu sklerotykowi. Kiedy premiera Pokémon X i Y? 12 października bodajże. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest chyba sobota. O, Pet Flamingo! Hey Vic, how you doing? Martinez wanted me to give you this. Don't worry, it's non-traceable. Don't worry! Man, I'm getting too deep into this shit. Dobra. Tu się wyjeżdża. Wiecie co? Jutro będzie mój pierwszy raz, tak przy okazji. Bo jeszcze nigdy... Powoli tu. Hej, fajna pani. Jeszcze nigdy nie cheatowałem w GTA 4. Okej. Więc to będzie mój pierwszy raz w GTA 4, kiedy nie używał kodów. Więc będzie dla mnie bardzo ekscytująca gra. Czy w GTA 4 są inne kody niż w dodatkach, tak przy okazji? Czy dzielą ten sam zestaw cheatów? Zbyt pękanciasta pani, 2 na 10. Spoko, będzie dla mnie więcej. Inne są, to fajnie, to nie będziemy się nudzić. Jest niby jakiś trainer, tak? Do GTA 4. Zobaczymy w takim razie. W Ballad of Gay Tony jest Chogue, tak? A w normalnym GTA 4 w takim razie nie ma, tak? Okej. Okay. Archon, czy uważasz, że masz fajny głos? Ja wiem. Uważam, że mam głos, do którego można się przyzwyczaić. Na to mam dowody. Na to, czy jest fajny, to jest chyba kwestia bardzo subiektywna. Nigdy nie miałem z nim problemu, może tak. Co ja patrzę? Come on, let's get this low life nobody and teach this bitch a lesson too. Yeah. Get off me, man. Don't be an idiot. Let's do this. Co, jak strzelam do kolesia, a oni do mnie z pięści? Okej. Okay. Gdzie jest mój pojazd? A, wezmę sobie jakiś fajny. Czy mam jechać takim? Easy, muscles. I've got a delicate disposition. Mhm, na pewno. O, tutaj taki czerwony. Ładny. Fajny autko. Chciałbym taki. Powolutku. Okej. Okay.
Did Martinez send you? That cockroach still owes me from last time. To jest moje największe zmartwienie w tym momencie w GTA 5. System walki, o którym wspomina Lady Kagami. Bo nie było jeszcze GTA z dobrym systemem walki. Czwórka nie była pod tym względem wyjątkiem. Mam nadzieję, że w piątce coś się wreszcie ruszy. Podobno się dużo nauczyli po Maxie Payne'ie i Red Dead Redemption. I trzymam ich za słowo. Nie chcę być zawiedziony. Jeśli muszę komuś wyjaśniać, co nie jest tak z systemem walki w GTA, to niestety uważam, że w tym momencie moje wyjaśnienia i tak tutaj nic nie dadzą. Wykopali nas z wojska. A taką fajną furę mieliśmy. No niestety. Znowu o retro. Pytałem ci ostatnio, jakie voodoo miałeś, okej? Już wiem, że pod Pentium 2 dobrze powinno sprawować się voodoo 3, więc jeszcze nie ciekawi, ile RAMu na taką platformę. W tamtych czasach to było dużo. W tamtych czasach 64 mega to by było dużo. 32 mega. Dobra, powiedzmy, że dolne wartości zaczynały się w okolicach 16 MB. 32 MB to była taka wartość standardowa, to tak jakbyś miał w dzisiejszych czasach 4 GB RAMu. To jest taka wartość, która jest, powiedzmy, średnią w dzisiejszych czasach. Wszystko powyżej 32 MB to już było burżujstwo. Zdarzały się systemy z 64 MB, 128 mega to w tamtym okresie chyba był kompletny max, jaki można było sobie w komputerze sprawić. I mówię już o takim okresie przejściowym między WD2 a WD3. Miałem kolegów, którzy w tamtych czasach mieli jeszcze na przykład 8 megabajtów RAM. To były takie w Polsce dość przejściowe czasy. A tu jest policyjna, tam myślałem, coś fajniejszego. I chyba utknąłem. Nie fajnie. Fajnie tym jeździ. Dobra, wyskakujemy stąd w takim razie. Skiepściłem, jak zawsze. Czemu zaczynam tak późno te zajebiste live'y? Bo niestety większość dnia jestem jak każdy inny człowiek. W pracy. Mam też dużo zajęć, muszę prowadzić stronę, muszę przygotowywać filmy, więc mój wolny czas, który mogę poświęcić na live, zaczyna się dość późno. Zarobić tam. Wow! Piękny samochód to był chwilę temu. O pracy nie będziemy rozmawiać, bo praca moja nie ma niczego wspólnego z tym, co się tutaj odbywa, ani z serwisem. Więc nie widzę powodu, żeby o tym tu rozmawiać. Ale nie narzekam na swój zawód. Nie wiem, gdzie jadę, ale i tak tu wyskoczę. O, idealnie. Jedziemy. Pięknie. Ostatnio oglądałem pokój gracza. Jestem ciekaw, jak ty wszystko czyścisz z kurzu. Z założeniem, że czyszczę. Okay, don't feel like a safe house. Może być. O, piękna zasada, Brędziak. Po robocie nie gadamy o robocie.
Pod tym się mogę podpisać obiema ręcyma. Czekajcie, tu jest garaż, nie? Moją super furę wstawię do garażu. Yes! Piękny garaż. Wow, coś się zgliczowało. Edycja pokoju gracza na 2014? Jeśli będzie zainteresowanie, to na pewno będzie. To jest taki fanserwis ten film, mało fanserwisu robimy. Staramy się skupiać głównie na tym, co robimy najlepiej, czyli nie lansowaniu się. Casuals. Czemu nie mogę zmienić outfitu? Nędza. To nie chcę. Nie, to nie. O, zdrówko jest w chałupie. Dobrze. Przyda nam się nowe auto, bo tamte już jest zużyte. Będziemy je trzymać na czarną godzinę, jakby zabrakło aut. You think you can jack me, bitch? Pięknie. Czy lubiłem zagrywać się w starsze odsłony Need for Speed'a? Szczerze powiedziawszy, tak jak teraz myślę o tym z perspektywy czasu, kiedyś powiedziałbym, że tak. Ale na dobrą sprawę, jedynym Need for Speed'em, który mi się podobał w tamtych czasach, był Need for Speed 3, Hot Pursuit. I to była moja ulubiona ścigałka młodych lat, a jednocześnie, jak teraz myślę, jedyna z serii, która mi się podobała. Phil, where are you? Phil, it's me, Vic! Put your hands where I can see them, boy. You think you can come here and rob me? Arhon, twój nick jest na budynku w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich? O co chodzi? Jest znowu to... jak się to zwało? Jakieś... biuro architektury, czy coś takiego? Czy tym razem znowu zakład pogrzebowy? Bo o takim, który się zwie Arhon, też wiem. Why didn't you say so? Good to see you, brother. Come here. Let me squeeze the fart out of you. Oh, I'm sorry about Bruce, man. He was the best. Hey, I can still see the smile on his face when he shot that little gook. Bang. Go to hell. Damn. Have you been drinking? What do you think? Listen. MN Lob pyta, czy dobrym posunięciem byłoby umieszczenie przez Rockstar w GTA realnych modeli samochodów i umieszczenie akcji w istniejącym mieście? Moim zdaniem kompletnie zamordowałoby to cały klimat GTA, którego celem moim zdaniem jest satyra i pastisz, więc jeżeli urealistyczniliby to wszystko, to zamordowaliby moim zdaniem całe GTA. Czułem kącikiem oka i myślałam, że panowie się całują. Nie wiem, czy głodnemu chleb na myśli, czy nie. Nie wiem, czy chcę iść w tym kierunku. O, jednokierunkowo. Los Santos jest wzorowany na prawdziwym mieście. No, jak każdy GTA jest wzorowany na prawdziwym mieście, ale... ale nie jest tym prawdziwym miastem. Moim zdaniem dlatego na przykład w czasach tych takich prymitywnych pomysł na GTA London był pomysłem nietrafionym. No i nie wrócili do tego konceptu, więc... wow, nic nie widzę. Ja tak całkiem nic nie widzę. O właśnie, do tego stopnia nic nie widzę. Okej. O, lepiej, gorzej, lepiej. T-
Ta gra wygląda świetnie jak na PSP, zgadzam się. Moim zdaniem jedna z najładniej wyglądających gier na platformę. Przynajmniej z tych trójwymiarowych. Dwuwymiarowych ładniejszych by się pewnie parę znalazło z pataponem na czele. Cops make me nervous. I hear you, man. Sometimes I sketch out and kill a lot of them. Say, I know another place those damn cholos might be. Have you been at my bottle? Oops. Nie rozjechałem tego pana. Chciałbym zobaczyć patapony albo nowe Loco Roco na Wicie. To by było coś. Strike 2. Where are they? This could take hours. Good job. I brought a little something. Szkoda, że Rockstar nie zgadza się na żadne filmy o GTA. Co to znaczy żadne filmy o GTA? Cholo bastard. There he is. Cholo bastard. Jak wyobrażałbyś sobie GTA 2 Remastered HD? Wcale szczerze powiedziawszy, bo jak graliśmy w GTA 2 na PC-cie, to ono wygląda świetnie. Tam nic nie trzeba remasterować. Trzeba by się tylko obsługa współczesnych rozdzielczości i sprawa załatwiona. Moim zdaniem GTA 2 nie potrzebuje żadnego HD-izowania. Korzyść tego, że była dobrze przemyślaną pecetówką, grającą zdecydowanie na swoich mocnych stronach, ups, pod względem grafiki. O ekranizację chodziło. To dobrze, że nie robią, bo te ekranizacje filmów na podstawie gier... Ekranizacje filmów, ekranizacje gier ogólnie. No, mordujcie się. Coś mi to przypomina. Przypomina mi... O-o, straciłem sygnał. Czekajcie chwilkę. Coś mi się tutaj zepsuło z Witą. Straciliśmy połączenie. Zaraz to spróbuję zreperować. Dajcie mi sekundkę. Drobny problem techniczny. I już wszystko śmiga. Ja jeszcze tylko tu muszę... Czknął mi komputer i mi się rozłączyła Vita. Ale już śmigamy dalej. Tak jak mówiłem, przypomina mi to pewną inną misję, z którą mam złe wspomnienia z pewnej innej gry. GTA zawita jeszcze do jakichś innych miast, na przykład Nowy Orlean. Dobre pytanie, oni się lubują w tych swoich trzech wykreowanych przez siebie lokacjach, nie? Ale na przykład nie wrócili chyba jeszcze, z tego co pamiętam, ani razu do miast z GTA 2, które nazywały się zupełnie inaczej, nie były inspirowane tymi samymi lokacjami. Ja się palę, czy on? On, dobrze. Wow, coś musiało się ostro zepsuć tu, aż się odwrócę i spojrzę. No rzeczywiście, wszystko zniknęło. Jakby inaczej. Tu jest jedno wybuchnięte i tyle. Już wiecie, czemu ta gra tak fajnie wygląda, bo się oszukują, usuwając rozwalone auta bardzo szybko. Kiedy zacznie się zabawa kodami? Jeszcze 10 minut. Roklenek. Równiutko o 23. Zawsze staram się pierwszą godzinkę pograć mniej więcej zgodnie z regułami, a potem możemy się bawić. GTA 2 był Anywhere City. No. Spryjuj się.
she is looking like a daisy now. GTA Warszawa, GTA Sejm, GTA Sosnowiec, jak się zastanawiam? Mamy dużo takich... ja wiem, jak to nazwać, w filmach na przykład, inspiracji filmowych, na przykład tą naszą Kadzwawę. Dziwię się, że do tej pory nikt jeszcze nie przeniósł mechanik GTA i nie zrobił jakiejś podróby polskiej growej. To by było bardzo interesujące. Mieliśmy dużo takich polskich prób podbicia świata w dawnej epoce. A nikt jeszcze nie próbował zaatakować pozycji GTA. I to nie chodzi mi nawet o dzisiaj, bo dzisiaj jest to bardzo trudne. To takie gry wymagają bardzo dużo pieniędzy, ale za czasów GTA 1, GTA 2 mieliśmy swoje własne strzelanki, mieliśmy swoje własne RPG, a jakoś tak... Nikt się nie podjął tego. A ja bym w to grał. Damn Cholo will think twice before shitting on my patch from now on. See you around, partner. See you around. CJ Nowak. Na przykład, mówiąc o tym, mam na myśli konkretne przykłady, bo na przykład taką... Phil, na przykład taką bardzo polską strzelanką był Target, o którym często chętnie wspominam i wreszcie kiedyś, jak już dorwę pełną wersję, zrobię na jej temat retro. To była taka typowa polska strzelanka z polskimi lokacjami, polskimi pojazdami, blokowiskami. Śmiesznie się w to grało. No i mieliśmy swoje przecież RTS-y, mieliśmy ERFy chociażby, czy Eksterminację, jeśli się nie mylę, też była polska. Watch my trousers, ups. Co jest w środku? Ciekawi mnie to. Detektyw Rutkowski jest back. Strzelnica, to nie chcę tutaj siedzieć. Chciałbym wyjść, dziękuję bardzo. Maluch Racer. No, Target był bardzo fajny. Znaczy, gra sama w sobie była tragiczna, strasznie słabiutka. Ale klimat i sam fakt, że spróbowali, było bardzo fajne. Poza tym split screen był super. W polską grę Clash oczywiście też grałem. Mam gdzieś nawet pełną wersję z takim niebieskim paskiem po lewej. Nie pamiętam dokładnie, do czego była dołączona, ale do czegoś była. Koniecznie zobacz, znalazłem Targeta. To nie jest ta gra niestety. Hidden Target, jeśli się nie mówię, to nie jest to. Ale widzę tam w fajnej serii jest oryginalny Target za 50 zł. Mimo wszystko szukam wersji premierowej. I w możliwie dobrym wydaniu. Aha, Target na dwóch graczy był genialny. Pamiętasz zdalnie sterowany pojazd bombę? Jasne, że pamiętam. Ja oszukiwałem z kolegą. Graliśmy na split screenie i zawsze podglądałem, gdzie on jest. No się, ciężko było chować, ale... Fajnie się wtedy grało. Wow, ale się napił witaminek. Stawiam stówę, że nie przejdziesz tej misji za pierwszym razem. Wiesz co, ja się może nie założę. Może w tej misji, bo jest fajna. Dobra, w takim razie przechodzę w tryb skupienia. Ej, super piosenka jest. Round and round. Chodzę w tryb super skupienia. Będę zaraz płakał pewnie, nie? On the streets, that's where we meet.
cross the line. Abuse the sounds. Okej. Okay. Jeszcze nie zginąłem, to dobrze. Okej, okay, ostrożnie, powolutku. Rozumiem, że to jeszcze nie jest ten trudny fragment. Znowu mi po oczach daje światło. Rozumiem, że to wciąż nie jest ten trudny fragment, tak? Że do tego jeszcze dotrę. Czekajcie, bo tutaj coś mi klatkuje. Chcę sobie odświeżyć widok, no. No. Arrow! Dream my heart! Round and round! Give the time! Round and round, what comes around goes around. Yeah. Okej, okay, dojechałem. Park the truck around the back. Po co miałem tu przyjechać? Oszuści. Okej, ostrożnie. Enough. We have enough. She said, I knew right from the beginning. I could have sworn I locked this place up. You would end up winning. Phil, don't open the... Daddy! Ojej. Ej, nie przeszedłem tej misji. Zginąłem, co teraz? A nie żyję. Scheming cholo bastard's body trapped my place. Ain't no use running. When that boom shine blows, we're all gonna die. Get a clip. I'll get your damn lip. Oh, już rozumiem. You load her up. Oj. Dobra, patrzę teraz na swój drugi ekran w takim razie. The boom shine before it overheats and explodes. Right button to lower the left fork. Okej. I do ciężarówki, tak? Dobra. Jakby się jeszcze chociaż tylko dało operować... Ej, aha, tutaj jest ciężarówka, tak? Operować kamerą to byłoby troszkę łatwiej. Ej, nie! Nie podoba mi się to ani trochę. Okej. Druga skrzynka. Opuszczam tutaj widełki. Skręcam w prawo. A teraz muszę objechać wszystko, tak? Już mi się nie podoba, ani trochę. Wyjeżdżaj. Dobra. Gdzie co, powiedzieliście mi, że jest trudne, ja się teraz całe poce i stresuję. Nie utknij. Jedź. Okej, okay, druga już jest. Okej, okay, teraz tak tu. Jestem cały zestresowany, dzięki panowie. Nie w tę stronę. O, chyba nie tu, co? Okej. O, jeszcze mi ten dzwoni budzik w telefonie teraz. Super. To mnie na pewno nie będzie rozpraszać ani trochę. Ej. Wchodź na ten. Jest wszystko ładnie opuszczone. No, teraz na pewno nie zdążę. Okej, pędzę ile sił w płozach. Nie!
Jedziesz, 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 jedziesz! Nie, nie w tym kierunku. Do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry. Okej, okay, jeszcze jedno. Zdążę chociaż tutaj. Aaa, no bez jaj. Okej, okay, pędź, 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 chłopie, pędź. Da! Co jest? Mam wrażenie, że nie zdążę i ułamek sekundy gdzieś się rozwalę. Nie, nie utykaj na tych wszystkich. O, tamto na pewno nie dojadę. Ej, 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 ej. A byłem tak bliziutko, tak bliziutko. Już widzę, że sobie nie dam rady, niestety. Zabraknie mi czasu. No jeszcze nie w tym kierunku, chłopie. No, a było blisko. No nic. A przynajmniej nie spartoliłem tego w jakiś taki kompletnie, wiecie, fenomenalny sposób i widowiskowy. Więc chociaż tyle, tyle plusów. Cheat time. Obiecałem, że będą cheaty, niech będą. GTA Vice City Stories Cheats PSP. Tylko tyle? Nie, mamy więcej. Mamy Rhino. To są dobre kody w ogóle. Destroy all cars, faster gameplay, perfect traction. Przypomina mi to bardzo kody z Liberty City Stories. Ale zobaczymy. Okej. Okay. Wpiszemy kod pierwszy z brzegu. Działa. Czy się zespawnował? Nie mam pojęcia. Słyszałem tylko dźwięk, że... że zadziałało. Tu gdzieś w uliczce? Nie. Spróbujemy. Spróbujemy jeszcze raz. Tak, i gdzie teraz wylądował? O, jest! No proszę. Widzę, że ten czołg się wiele nie różni od tego z GTA 3. Taki sam raj, no. A, cześć, grałem. Przyszedłeś mnie tu postalkować jak lugia? Spróbujemy porozwalać, zaczynamy. Tutaj też na początek, rozumiem, tylko 4 gwiazdki możemy zdobyć. Drzwi w czołgu, gdzie logika, gdzie sens? A jakbyś inaczej wchodził HTTP bez drzwi? Jakby nie było drzwi, to by ci snajperzy mogli ostrzeliwać. Muszą być drzwi, nie? Dobrze, Rockstar myślał. Ups. Znaczy, pewnie nigdy czołgu nie widzieli na oczy, ale gdybym ja nie widział nigdy na oczy czołgu, żebym sobie to tak wyobrażał, że... przecież muszą być drzwi, nie? Da się rozwalić czołg w tej wersji. Zobaczymy. W sprawie mojej ulubionej wersji PSP, bo tam takie pytanie padło, zawsze bardzo lubiłem, i wiem, że jestem tutaj w mniejszości, PSP Go. Była bardzo innowacyjną konsolą, zdecydowanie wyprzedzającą swój czas i możliwości systemów Sony. Fajna konsola, na której nie bardzo było w co grać. A, oprócz tego PSP 2000 zdecydowanie moja ulubiona wersja. Mimo że 3000 miała pewne usprawnienia, ale na przykład jakość ekranu mi się mniej podobała w 3000 niż w 2000.
Bo to nie jest czołg, tylko pojazd opancerzony. Mówi pikun. Lwiczek mówi, że największy był stary, dobry, ciężki Fat, ale z tym niestety nie mogę się zgodzić z uwagi na to, że miał tylko połowę ramu późniejszych wersji PSP. O, helikopter tam leci w naszą stronę. A co za tym idzie, no niestety, dużo wolniejsze czasy ładowania, czyli dużo dłuższe. O, grę mówi PSP Go i PS Plus to by było coś. I to jest prawda, gdyby PS Plus faktycznie zadebiutowało w okolicach premiery PSP Go, to by Sony pozamiatało. Wow, fajnie się tutaj rozwala. Wow! Wow, aż konsolka zaczyna spowalniać od zniszczeń. Ej, strzelają do mnie, za co? Co, już wyludniłem całe miasto? Jeszcze dobrze nie zacząłem. Zajebisty drone dystans z pojazdów. No tutaj jest zajebisty drone dystans z wszystkiego. Wyjeżdżają znikąd. Piu, 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 piu. A o, uchnęliśmy na fruwającym radiowozie. Nie, busted. Głupi fruwający radiowóz. Nie fair. System error. Mieliście na żywo. Jakie tu jeszcze mamy fajne kody? Nudy. Destroy all cars. Faster gameplay. Perfect traction. Agresywni kierowcy. Możemy agresywnych kierowców włączyć. Up, up, right, left, triangle, circle, circle, square. Jeszcze raz. Okej. Okay. Jesteście już agresywni? Black traffic. Wszystkie auta będą czarne teraz? O to w tym chodzi? O, faktycznie, jedą same czarne. Fajne. Nieważne jaki kod i tak będziesz lamił. R1, L1, L1, dół, lewo, kółko, dół, L1. Co włączyłem w tym momencie? Kto mi powie? Leją się wszyscy na ulicach teraz, tak? Weź szybką grę, niech będzie. Lewo, lewo, R1, R1, góra, trójkąt, dół, krzyżyk. Nie, wow, za szybko. Idziemy. Oj, zdecydowanie za szybko. Slow down to jest bardzo dobra rada w tym momencie. Ej, dziwię się, że PSP takie cuda wytrzymuje. Był lepszy motor. I ma radio. Ojej, 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 okej, okay, spokojnie. Pięknie, pięknie to zrobiłem. Okej, okay, okej, okay. Mniej po ścianach, więcej po ulicy. Okej, okay. Lady Kagami, na pewno licz na wieloosobowe gry nagramytatywnie. My będziemy grać w coś wieloosobowego i to w licznych... nie wiem jak skończyć to zdanie. W każdym razie będzie nas wielu w jednym miejscu. Na pewno będziemy starać się grać w gry 4-8-osobowe, tak żeby wymaksować możliwości. Liczyłbym pewnie na jakieś Mariany, Super Smash Brothers, Mortal Kombat. Wpisz szybką grę kilkukrotnie i będzie się kumulować. Tak, serio? Się kumuluje, serio? Oż fuck, chyba faktycznie się kumuluje. Dobra, spróbujemy jeszcze raz.
A, leją mnie po gębie też, nie chcę. Sorry panowie, ale nie. Ej, w zasadzie pomysł z Diablo na konsolach na gra metatywnie nie jest złym pomysłem, pomijając fakt, że żadne z nas nie ma chyba Diablo na konsolach. Ale pomysł jest dobry, podoba mi się. Chętnie bym spróbował. Dobra, tu stanę. Jeszcze raz. Left, left, up, triangle, down, X. Zobaczymy, czy faktycznie to się skumulowało. O, Wormsy. W Wormsy też bym pograł. Przechwalam się, że wymiatam Wormsy, ja! Nie no, ja zęby na Wormsach zjadłem, jak byłem młodszy, ale żeby uważać się za jakiegoś super mega gracza w Wormsy po tylu latach, pewnie to i owo jeszcze pamiętam. Oj, w Magicę możemy pograć. Brzmi cool. Iha! O, policjant będzie ścigać. No właśnie, faceta poznaje się po tym nie jak zaczyna, ale jak kończy. Jest jakaś fajna skocznia, którą nie wjadę. Prawo, prawo, kółko, kółko, L1, L1 był krzyżyk. Nie działa. O, fajny kod, dzięki wódz wioski. Przydatny. To jest fajny kod. Bum! Wow! Au! Au! Grajcie w League of Legends jak każdy normalny gracz przez 24 godziny, wszyscy będą szczęśliwi. Leroy się poświęcił i w zeszłym roku całą dobę grał torebkami się babki napieprzają. W League of Legends w zeszłym roku Leroy całą dobę grał z widzami. Cały czas robił lobby dla oglądających gry metatywnie i praktycznie całą dobę streamował. Znaczy nie streamował, grał. Online, w League of Legends. Pojedzie autko. Skąd na super uderzenie w GTA San Andreas było i mogłeś zabijać ludzi jednym ciosem i tak fajnie odlatywali. A szkoda, że nie wiedziałem tego wtedy. Yes! Ale wyskoczyłem super. Ale to było dobre. Świetnie sobie poradziłem. Mamy jeszcze 15 minut, kochani. Macie jeszcze jakieś życzenia? Listę tytułów, które pojawi się na grę metatywnie, zostanie ogłoszona sporo później. Mamy jeszcze, jakby nie było, prawie kwartał, więc za wcześnie planować wszystkie gry, które się przez grę metatywnie przewiną. Na pewno wiele czasu spędzimy na next genach, na PlayStation 4, na Xboxie One, bo to będą całkowite świeżynki wtedy. O, tam się przedostaniemy. Patrzcie. Cholera. Dobra, jaki jest ten kod na dół, lewo, góra, L1, L1, trójkąt, kółko, krzyżyk, kurde, włączyłem misję. Jeszcze raz. Dół, lewo, góra, L1, R1, trójkąt, kółko, krzyżyk. Zobaczymy, czy się uda wyskoczyć na drugą stronę barykady. Super poszło. Gurgi na kolanach Grema grając w Minecrafta. Ja bym za to zapłacił dużo. A na cele charytatywne przekazałbym dwa razy więcej. Ej, oszukana jest ta barykada. O, i co teraz? Zakładam, że ten pojazd wybuchnie. O, albo i nie.
liczę na potańcówkę na przed nowym Kinectem. No to musiałby być jeszcze jakiś Dance Central albo coś na Xbox One. Chyba Just Dance wychodzi, nie? Poproście ładnie Ubisoft. Jak Ubisoft nam dostarczy kopię Just Dance na Xbox One, to możemy zrobić potańcówkę. Zakładam, że jak ja poproszę, to... O, nie wybuchaj mi w twarz, proszę. Czy jest tutaj kod na pływanie? Właśnie go nie widzę i tu jest problem. Right L1, dół L1, kółko, góra L1, kwadrat. I na co wpisałem kod właśnie? Kacpej, wiesz co, ty mówisz, że dasz 100 zł, jak zobaczysz Grema grającego w Minecrafta i na jego kolanach górki. Ja zakładam, że Grem da 200 zł, żeby tego nie robić. Down, up. Down, up, right, triangle, on, one, triangle, on, one, triangle. Co ja właśnie zrobiłem, cześć. W czym mogę pomóc? W tej wersji można pływać, ale nie można nurkować. Ach, takie pływanie. Myślałem, że chodzi wam o takie pływanie w aucie, jak ostatnim razem. Takie coś mogę zrobić. A tu się da? Pewnie się nie da. O, jest jakiś tutaj. To jest nagi facet? Nie, na szczęście nie. Tyle dobrze chociaż. Idź na lotnisko po samolot. Okej. Tam gdzieś wyskoczę? Pewnie nie, ale płyniemy. Kickstarter na Gurgiego na kolano i Grema grając w Minecrafta. Jakie wielkie fale. Co z wami ludzie? Przestańcie ze mną płynąć. Ej, nie mogę płynąć dalej. Jest blokada. Oszukali mnie. Jest naprawdę fizyczna blokada, żeby nie dało się przepłynąć? To za głupi pomysł. Jeszcze utonę, jak tak dalej pójdzie. Ale durne. O, pewnie jest za wysoko, żeby wypłynąć. O, utonę. Ale głupie. W dniu premiery Xbox One, tak, na 100%. Zakładając, że konsola do nas dotrze na czas, będzie livestream i ładne rozpakowanie. Typowo w naszym stylu. No to nic, nie da się przejechać, to... Pędzimy. Lewo, 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 RT, RT, LT, prawo, lewo. O no! O no! Oj, oj, oj. Dzięki za tego cheata. Czym się teraz wsiada do auta? Dobra, chyba go będę musiał cofnąć. Okej. Od razu lepiej. Patrzcie na to. Super, super to zrobiłem. Realizacja na poziomie ultra. O, mam pijane auto. Wow! To kurde, to takie sztuczki tylko ja potrafię. Przekombinowałem. Auto mi się jara na Gamescom. Ja to ro...
Uciekłoć! Wiator prosi o reklamę grzecznie. Mogę puścić. Tak pewnie nie będzie lecieć, znając życie. Nigdy nie lecą tutaj te reklamy. Zobaczymy, ile ludziom uda mi się naklepać, zanim je zabiją. Okej. Co? Co się... Okej. Ja może po prostu wsiądę w tę karetkę i stąd odjadę. Nie wsiadaj ze... John Tron ze mną wsiadł. Ktoś wygląda jak John Tron. Czekajcie, pokażę wam. Okej, będzie widać. Teraz się kamerą lepiej nie da sterować. Dobra. Zrobimy coś głupiego, a potem uciekamy. Trzeba się jutro przygotować na live'a z GTA 4! A będzie skok jakościowy, nie? Jak przeskoczymy z gry na PSP do current gena. Dopiero będzie coś. Pięknie wykręciłem. No, hop! Hop, autko, hop! Pięknie. Faktycznie nad systemem walki Rockstar musi jeszcze popracować. No, mówiłem. Upright, square, down, kurde. Nie. Upright, square, down, left, circle. Wanted level cheat. Ej. Kurde. Za kochasia mam na plewę. Zobaczymy, ile mi się będzie dawać uciekać z... przed policmajstrami. Au. Pewnie niedługo. Remote Play na PlayStation 4 i Vicie nagramy totywnie. Jeżeli ta funkcja będzie aktywna równo w premierę, dlaczego nie? Dawaj czołg na pożegnanie. No może być czołg! W zasadzie czemu nie? Czekajcie, tylko coś... gdzieś się muszę schować przed policją. Na przykład tu. Tu mnie nigdy nie znajdę. A, spadłem. Cholera. Ej, bijcie ich, czy coś. Dobra, ja was zniszczę, okej? Okay? Poradziłem sobie świetnie. Dobra, w takim razie na pożegnanie jeszcze czołg. Up L1, downer L1, left L1, right L1. I nie zadziałało oczywiście. Mój talent. I jest. Jej. Damn it. Jeszcze przyspieszę grę, żeby było efektowniej. Nie wiem, czy to zrobiłem wreszcie, czy nie. Ale spróbuję jeszcze raz. Left, up, triangle, down, X. Okej, okay. Powinno działać. Jedziemy. Wow, nie za szybko. Tryb turbo w czołgu. Mało turbo to turbo. Czołg nadal nie skacze w tej wersji, niestety. Ale rzuca nim i to ostro. Adblock kombinuje ostatnio. Chcę, by firmy im płaciły tantiemy. Jak to zrobią, to ich reklamy nie będą blokowane. Chamsko trochę. Wow. Newsy na temat gościa, co miał wpłacić 100 zł, tak? Wczoraj jeszcze obiecał, że to zrobi. Że będzie potrzebował trochę czasu, ale że mamy go trzymać za słowo i że faktycznie wpłaci tą setkę. Zobaczymy.
nie skacze. Wow, wow! Co tu się stało? Nie, pan policjant mnie zaraz wyciągnie z tego, z czołgu. Nie pozwolę na to. Oj, powiało grozą. Dobra, misiaki, w takim razie zbiję tego pana w twarz, a potem będziemy kończyć rachowanie czołgiem tylko na Arn.eu. Zobaczymy się jutro. Jutro streamujemy GTA 4. Moje cheatowe rozdziewiczenie to będzie, bo nie cheatowałem w GTA 4 jeszcze nigdy. Mam nadzieję, że będzie zabawnie, ekscytująco. Fajnie będzie zobaczyć dla odmiany grę w pełnym HD. A już we wtorek GTA 5! Ekscytujące. Trzymajcie się, kochani. Zobaczymy się jutro o 22. Miłego wieczora i po raz kolejny przypominam, że w weekend będzie System Error. Dla tych, którzy ciągle pytają o System Error. Już w najbliższy weekend. Dobrej nocy. Pa, pa!